Cześć, dzisiaj przedstawię Wam jedną z najbardziej charakterystycznych dolin w polskich Tatrach Wysokich, a mianowicie Halę Gąsienicową, Dolinę Suchej Wody. Dokładnie rzecz biorąc, zapoznamy się z Czarnym Stawem Gąsienicowymi, stawami po drugiej stronie doliny, a także wejdziemy na Kościelec jako jedną z atrakcji listopadowego dnia. Szlak w zaczynionym miejscu jest dość dzisiaj przylodzony. Musimy uważać, ale powolutku do góry, krok za krokiem, zbliżamy się tutaj w stronę już przełęczy. Mam no, z rana troszkę lodu, a zobaczymy. Na razie ściany mokre, wilgotne. My się zbliżamy do przełęczy. Cały czas nam towarzyszy pośrednia i skrajna turnia oraz gniazdo świniczy aż tutaj do niebieskiej turni i zawrotowej turni i oczywiście tutaj zbocza Kościelca, zachodnia ściana. Faktycznie znajdujemy się na karbie. Już tutaj widzimy klasyczną sylwetkę po prawej stronie naszego głównego szczytu. I zobaczymy, jakie warunki na trasie będą. W dole widzimy Czarny Staw Gąsienicowy, powyżej niego Żółta Turnia i w prawo jest biegnie grzebień w stronę Granatu. W środkowej części tradycyjnie oblodzenia się jednak znajdują, także chowamy kamery. Trzeba czujnie wspomagać córkę. Już na wierzchołku i mamy wgląd w praktycznie większość Orlej Perci, którą bardzo dobrze wszyscy znamy. No, moim ulubionym odcinkiem jest od skrajnego Granatu po Krzyżne, ale to tak mimochodem. To jedno z moich ulubionych miejsc. Zarówno paternicko, jak i turystycznie znajdziemy tutaj naprawdę plejadę wspaniałych ścian i szlaków dla każdego.